dokładnie przeczytamy. Jest to fragment o młodym, bogatym mężczyźnie, który przybiegł do Pana Jezusa, pada przed nim na kolana, żeby zapytać o drogę do wieczności. Lecz gdy rozmawia z Panem Jezusem, to odrzuca radę naszego Zbawcy i odchodzi, jak pamiętamy, zasmucony, czy jak inaczej moglibyśmy to przetłumaczyć, z żalem, albo wręcz z bólem. To nie jest tak, że on przybiegł do Pana Jezusa, posłuchał, stwierdził, już tą radę słyszałem, wiedziałam, odszedł zawiedziony, że myślał, że coś innego usłyszy. On odchodzi z żalem i z bólem, bo to, co usłyszał, naprawdę dotknęło. Miał sprzedać wszystko, co posiadał, rozdać ubogim. I jak czytamy w tym właśnie fragmencie, ten akt dałby mu prawdziwy skarb w niebie. Poza tym osiągnąłby jeszcze trzy inne rzeczy. Po pierwsze, pozbyłby się swojego prawdziwego Boga, to jest bogactwa. Po drugie, pomógłby ludziom, którzy byli w krytycznej potrzebie, a takich ludzi było dużo, jest dużo i będzie dużo. Jak sam Pan już powiedział, ubogich między sobą zawsze mieć będziecie. Więc nie jest to sytuacja, którą kiedykolwiek uda się zmienić. I po trzecie, zdobyłby prawdziwe bogactwo w niebie, o którym Pan Jezus w kazaniu na górze mówi, że nikt go nie może ukraść i nic go nie może zniszczyć. Ani mole, ani rdza, nic. A gdy już to zrobiłby, to miał wtedy wrócić do Pana Jezusa i pójść za Nim i raz na zawsze umrzeć dla siebie, a żyć dla Niego. Czyli wziąć dla siebie krzyż i zaprzeć się, wziąć dla siebie krzyż, naśladować Pana Jezusa. I to było nie do zrobienia dla tego młodego, bogatego mężczyzny, o czym myślę, że dobrze pamiętamy. I kiedy odchodzi od Pana Jezusa, Pan Jezus wykorzystuje tą sytuację, żeby nauczyć swoich uczniów ważnej lekcji. Lekcji, która mam nadzieję, że również dla nas będzie, czy wniesie coś do naszego myślenia, do naszego życia. Bo zakończenie tej sytuacji z bogatym, młodym mężczyzną rzeczywiście był smutny. Pan Jezus chciał ich nauczyć czegoś o niebezpieczeństwie pokładania nadziei w czymkolwiek innym niż Bogu. O niebezpieczeństwie pokładania nadziei w czymkolwiek innym niż w Bogu. I gdy mówię pokładać nadzieję, to mam na myśli takie typowe ludzkie zachowania. Wielu ludzi pokłada nadzieję w tym, że jeśli zostanie wynaleziona w końcu szczepionka przeciw COVID-owi, to życie wróci do normalności. WHO nam mówi, że życie do normalności to wróci może dopiero za 2 lata. A my, wiedząc, że każdego roku są nowe szczepionki przeciwko grypie, ponieważ wirus się zmienia, każdego roku mutuje, więc za 2 lata to Panie, będzie mowa w ogóle o innym wirusie. Ale część ludzi pokłada nadzieję, że gdy szczepionka się pojawi, to wrócimy do normalnego życia. Wielu młodych ludzi pokłada nadzieję w dobrym kierunku na studiach, który otworzy im życie. Właściwie może drzwi na życie, albo drogę na lepsze życie, jakkolwiek. No oni mają taką nadzieję, starsi już wiedzą, że tak to nie działa. Ktoś inny pokłada nadzieję w pracy, która nie tylko daje dobre dochody, ale jest też stabilna, co jest bardzo ważne, w okresie recesji czy kryzysu, który teraz mamy, będziemy mieli i to właściwie też trudno przewidzieć. Ale chyba najwięcej ludzi pokłada nadzieję w zaoszczędzonych pieniądzach. Czy tych, które ma na koncie, czy tych, które zainwestował, czy tych, które schował w sejfie, w domu, jakkolwiek, które dają mu poczucie bezpieczeństwa. Pokłada nadzieję w pieniądzach, że gdyby coś się wydarzyło, ja jestem bezpieczny. Pokłada nadzieję w pieniądzach, że one mogą dać mi szczęście, bo sobie kupię, bo pojadę, bo zobaczę, bo będzie mi dobrze. W takim sensie używam słowa pokładać nadzieję. Dobrze? A teraz przeczytajmy proszę nasz fragment. To jest Ewangelia Marka, 10 rozdział od 23 wersetu. Wtedy Jezus, wtedy łączy nas właśnie z tym poprzednim fragmentem. Wtedy to jest wtedy, kiedy ten młody, bogaty odszedł. I wtedy Jezus rozejrzał się dookoła i powiedział swoim uczniom, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Boga. Uczniowie zdumieli się Jego słowami. Lecz Jezus znowu powiedział do nich, dzieci,
jak trudno jest wejść do królestwa. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Boga. A oni tym bardziej się zdziwili i mówili między sobą, kto więc może być zbawiony? Wówczas Jezus spojrzał na nich i powiedział, u ludzi to jest niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr odezwał się do niego, oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział, zapewniam was, kto ze względu na mnie i na Ewangelię opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci lub pola, otrzyma już teraz, w tym czasie, stokrotnie więcej domów, braci, sióstr, ojców, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a w przyszłości życie wieczne. Wtedy wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I kilka prawd i mam nadzieję, że kilka lekcji dla nas z tego fragmentu. Prawda o bogatych ludziach jest taka, że ludzie sukcesu, i w tym przypadku mówimy o sukcesie finansowym, taki jest bezpośredni kontekst, ludzie sukcesu mają ogromne trudności, by wejść do Królestwa Bożego. I problemem nie jest osoba posiadająca pieniądze, ale pieniądze posiadające tego człowieka. Nasz właśnie bohater, który zszedł z sceny, młody, bogaty człowiek, był bogaty, ale koniec końców widzimy, że to pieniądze posiadały jego. I jest to przepis na duchową tragedię. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza mówi w 6 rozdziale, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Co znaczy kochać pieniądze? No, nie chodzi o to, że je płaszczemy, przytulamy, oglądamy każdego dnia, prasujemy, żeby były ładne. Miłość do pieniędzy jest praktycznie tym samym, co wiara w pieniądze. Wiara, czyli zaufanie, pewność, że pieniądze zaspokoją nasze potrzeby i sprawią, że będziemy szczęśliwi. Miłość do pieniędzy jest alternatywą do wiary w Bożą łaskę. Jest to wiara w ludzkie zasoby, w coś, co można zdobyć za pomocą pieniędzy. Pieniądze można kochać, mając je, ale takich nie jest wielu. Pieniądze można kochać, dążąc, by je mieć, by mieć ich coraz więcej, będąc na najlepszej ścieżce do tego, żeby mieć ich jak najwięcej. Ale słuchajcie, pieniądze nawet jeszcze bardziej można kochać, w ogóle ich nie mając. Można kochać pieniądze, myśląc, gdybym tylko je miał, to moje życie byłoby całkowicie inaczej. Byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Wszystkie moje prawdziwe pragnienia, najgłębsze pragnienia mojego serca byłyby spokojne, gdybym tylko miał. Popatrzmy proszę na werset 24, bo tam właśnie słowa Pana Jezusa o problemie bogatych czytamy, że zdumiały Jego słuchaczy. To słowo zdumiały pojawia się 4 razy w Nowym Testamencie, więc nie często. I najczęściej pojawia się w momencie, kiedy Pan Jezus dokonuje czegoś wielkiego. Ludzie są zdziwieni, są oniemiali. Często są połączone ze strachem, wtedy kiedy na przykład Pan Jezus zdrowił opętanego w synagodze, ludzie byli zdumieni, byli oszołomieni, byli w szoku, że coś takiego mogło się wydarzyć. Dlaczego uczniowie byli zdumieni, byli zszokowani takim stwierdzeniem Pana Jezusa z wersetu 23, jak trudno jest bogatym do Królestwa Boga? Ponieważ, jak wiecie już zapewne, ale niech to będzie usystematyzowanie, uczniowie Pana Jezusa funkcjonowali w kulturze, w której powodzenie finansowe było łączone z Bożym błogosławieństwem. Człowiek był bogaty, był zamożny wtedy, gdy Pan mu błogosławił. I to jest troszkę inaczej niż w przypadku cywilizacji zachodu. Myślę, że powoli zmienia się mentalność w naszym kraju, która była taka, że pierwszy milion trzeba ukraść. Jeśli ktoś jest bogaty, na pewno to ukradł. Może po prostu miał dobre wtyki i dobre znajomości, może trafił w jakąś niszę na rynku i udało mu się zbić kapitał, ale na pewno coraz mniej ludzi pomyślałoby, że komuś może się dobrze wieść, bo Pan Bóg pobłogosławił. Ale nie tak było w kulturze, w której wyrastali i funkcjonowali uczniowie Pana Jezusa, na przykład w Ewangelii. W 5 Księdze Mojżeszowej, 28
rozdziale, nie będę czytał całego fragmentu, ale zobaczcie, początek jest taki, jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, swego Boga, by przestrzegać i wypełniać wszystkie Jego przykazania, które Ci dziś nakazuje, Pan przez Mojżesza przekazuje to na samo zakończenie misji Mojżesza, to Pan, Twój Bóg, wywyższy Cię na wszystkie narody. Popatrzcie, na werset 12, Pan otworzy dla Ciebie swój bogaty skarbiec, niebo, aby dawać deszcz Twojej ziemi w odpowiednim czasie i błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam nikogo nie będziesz pożyczał. A, już wiemy skąd ta mentalność w tym narodzie, żeby pożyczać. I to na lichwę nawet. Ale zobaczcie, już dalej w historii Izraela, w pierwszej Kronik 29, Twoja, Panie, jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo i majestat. Wszystko bowiem, co jest na niebie, na ziemi jest Twoje, do Ciebie należy królestwo, a Ty, jako głowa, jesteś wyniesiony ponad wszystko. I bogactwo, i sława pochodzą od Ciebie, i Ty panujesz nad wszystkimi. W Twoich rękach jest moc i siła, w Twojej ręce jest to, aby wywyższyć i umocnić wszystko. A do tego jeszcze, gdy pomyślimy o głównych postaciach Starego Testamentu, na przykład o Jobie, o Abrahamie, o Dawidzie, o Salomonie, praktycznie wszyscy bohaterowie Izraela byli ludźmi zamożnymi. No może nie od razu zamożnymi, jak na przykład Jakub, na początku trochę biedę klepał, ale później Panie. Jego stany to się nie kończyły. Dlatego właśnie już nie miałem zaskoczenia, że bogaty, to znaczy błogosławiony przez Pana Boga człowiek, jemu bardzo trudno będzie wejść do Królestwa Bożego. Dzisiaj tym tokiem myślenia podąża tak zwana Ewangelia Sukcesu, mówiąc, jeśli żyjesz blisko z Bogiem, to będziesz zamożny i zdrowy, a do tego może jeszcze piękny i mądry, to zostało, bo w końcu lepiej jest być bogatym, mądrym i pięknym, niż biednym, głupim i brzydkim. No wiadomo. Ale nawet niektórzy z nas, lub może czasami każdy z nas, ma tendencję, żeby myśleć w ten sposób, że jeśli dobrze mi się wiedzie w życiu i wszystko się układa, to znaczy, że Pan Bóg mi błogosławi. A jeśli mi się nie układa i nie wiedzie dobrze, to najwyraźniej On za coś mi każe. Ale to jest nieprawda. Skąd o tym wiemy? Stąd, że ten, który we wszystkim Bogu się podobał i przeżył swoje życie idealnie, doskonale, bez jednego grzechu, zamiast być zdrowym, bogatym, sławnym i kochanym, otrzymał od Boga poniżenie, hańbę, cierpienie, piekło i okrutną śmierć na krzyżu. Wracając do naszego tekstu. No więc byli zdumieni, ponieważ było coś szokującego w tym, co słyszeli Pana Jezusa, więc Pan Jezus im to powtarza, że nie przysłyszeli się. Dobrze usłyszeli, co powiedział. Że trudno wejść do Królestwa Bożego. I Pan Jezus w 24 wersecie w 24 wersecie mówi dzieci, i to nie jest jakiś protekcjonalizm, bo w sumie Pan Jezus jest niedużo starszy od najstarszych swoich uczniów, ale jest to wyraz troski. Byli zdumieni, więc ich trochę uspokaja. I mówi delikatnie i jasno, kto zaufał bogactwu, będzie miał problem zaufać Bogu. Po prostu. Kto swoją nadzieję położył w pieniądzach, w sławie, w posiadaniu, w niezależności, w wyglądzie, w sukcesie, w karierze, w czymkolwiek, będzie miał problem, żeby zaufać Bogu. Proste? No proste. Pan Jezus mówi, że to jest tak trudne dla człowieka, który położył nadzieję w czymkolwiek innym niż Panu Bogu, by wejść do Królestwa Bożego, by mieć życie wieczne, jak wielbłądowi było przejść przez ucho igły do szycia. I oczywiście jest to hiperbola przeskalowana tutaj na tym obrazku, czyli taka przesada używana dla podkreślenia prawdy. I Pan Jezus mówi o prawdziwym wielbłądzie i o prawdziwej
igle do szycia, bo jak pewnie słyszeliśmy, w średniowieczu pojawiła się w klasztorze jakimś taka interpretacja, że podobno w Jerozolimie była taka bardzo mała brama. Taka brama, którą można było przejść, gdy już bramy, wszystkie duże bramy w miastach były zamykane na noc, a jakiś pielgrzym, albo kupiec, albo ktokolwiek, żeby nie nocował poza bramą, a bramy się dla jednego człowieka nie otwierało, w ogóle nie wolno było otwierać, to właśnie jeden, dwa kamienie były wyjęte z muru i można było przejść. Nie przejechałby tam żaden oddział, bo nawet człowiek, jeśli tam miał przejść, to musiał się przycisnąć, więc być może wielbłąd, gdyby był mały i jeszcze na kolanach by się tam przeszorował, to może by przeszedł. Jest to mentalność bardzo właśnie klasztorna, reguły pokory. Jeśli będziesz pokorny, jeśli będziesz na kolanach, jeśli głowę nisko pochylisz, to może wejdziesz do Królestwa Bożego. Tylko wszystko wskazuje na to, że takiej bramy nigdy nie było. Że ktoś sobie to wymyślił, bo stwierdził, nie, no przecież nie mogą chodzić Panu Jezusowi o igłę i wygląda, bo wtedy no, nikt bogaty by nie przeszedł, nie poszedł do Królestwa Bożego. To tak nie może być. Pamiętajmy, że Pan Jezus wypowiada te słowa w kontekście młodego bogacza cały czas. To nie jest jego takie nauczanie ad hoc, że rano usiadł i stwierdził, słuchajcie, tylko mamy konkretny kontekst. Kto wierzy w pieniądz, kto wierzy w pozycję, sławę, w wygląd, cokolwiek, Pan Jezus mówi, nie pójdzie do nieba. Dla młodego bogacza powodem do życia było bogactwo. Nie wiemy, czy on sam zapracował, czy to był spadek po ojcu, dziadku, jakkolwiek. Nie wiemy, ale nie chciał tego odpuścić. Ale ktoś by zapytał, zaraz, czy nie dałoby się tego jakoś pożenić? Tak połączyć. Wierzyć w Boga i jednocześnie poddać swoje życie pogoni za dobrobytem, za towarzystwem, taką popularnością, co byłoby przeciwieństwem samotności i wykluczenia, władzą może, czymkolwiek, co obiecuje naszemu sercu, że jeśli to osiągniemy, to będziemy spełnieni, naprawdę szczęśliwi i właściwie niczego więcej w życiu nam już nie będzie potrzeba. Pan Jezus w tej kwestii jest bardzo radykalny. W Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, w 6 rozdziale, Pan Jezus mówi, nie można dwóm Panom służyć. Nie możesz służyć Bogu i pieniądzom, ponieważ każdy Bóg chce nas na własność i prędzej czy później będziemy dokonywać wyborów, będziemy musieli dokonywać wyborów. Któremu Bogu oddamy nasz czas, siły, marzenia, życie? Że można powiedzieć Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, ale prędzej czy później Bóg powie i świeczka, i ogarek, i wszystko dla mnie. Któremu Bogu służymy, widać właśnie po dokonywanych wyborach i to wyborach w skali długoterminowej. Nie jednego dnia, ale roku, 5, 10, 20. Dlatego warto robić sobie co jakiś czas rachunek sumienia, taką ewaluację i popatrzeć, za czym goni moje serce. Dobrze jest też zapytać bliskich nam ludzi, którzy nas znają dobrze. I powiedzieć, zapytać, słuchaj, gdy tak patrzysz z boku na moje życie, ostatni miesiąc, rok, dwa, trzy, to też zależy od wieku, to powiedz mi, jak tak patrzysz z boku, co byś powiedział, że jest dla mnie ważne, że ja za tym podążam, że za tym goni moje serce, że to jest moim pragnieniem, że właśnie to chcę osiągnąć, bo to da mi spełnienie. Odpowiedź nam się może nie spodobać, ale też ta odpowiedź może nam pokazać, czy w naszym życiu nie zakradł się wróg. Owszem, nie ma niczego złego w posiadaniu pieniędzy, pozycji, urody, sławy, co tam Bóg ma dla nas. Kluczowym słowem jest pokładać nadzieję, ufać, polegać na tym. I jeśli cokolwiek innego w życiu daje mi poczucie bezpieczeństwa, wartości, pokoju, cokolwiek innego niż Jezus Chrystus, to
przegrywam moje życie. A tak łatwo inne życie mogą dać nam to poczucie i widzimy to w Europie Zachodniej, w krajach, które kiedyś były protestanckie. W krajach, w których ludzie naprawdę żyli Ewangelią. I wzięli sobie bardzo mocno do serca słowa apostoła Pawła z Tymoteusza, że pobożność, jeśli nie jest połączona ze skromnością, to właściwie ich nie ma, nie ma żadnego znaczenia. I ci ludzie żyli bardzo skromnie, pracowali bardzo rzetelnie, nie wydawali na swoje zbytki, w związku z tym Panu błogosławił im tą pracę, dzięki czemu mogli nadwyżki inwestować w rozwój swoich firm, bardzo dużo kładli na misję, na Kościół i tak to się kręciło, aż ktoś będzie stwierdzili, ale po co ja mam ufać Panu Bogu, że On mnie ochroni od złego, skoro stać mnie na to, żeby zatrudnić swoją prywatną armię? Ale po co ja mam ufać Panu Bogu, że On mnie uleczy, uzdrowi, skoro stać mnie na najlepszego lekarza na świecie? I dzisiaj ta eksprotestancka Europa, a coraz bardziej Ameryka, jest bardziej zdemoralizowana, zeświadczała i odrzucona od Pana Boga, niż kraje katolickie czy postkatolickie. Tragedia. Ale jako, że życie spędzamy w materialistycznym świecie, w dużym mieście, a właściwie Trójmieście, to pieniądze są naturalnym kandydatem na Boga w naszym życiu. Owszem, sława, pozycja, towarzystwo, uznanie, wiele innych rzeczy, ale najbardziej naturalnym kandydatem, który nam wiele jeszcze może, który nam wiele jeszcze obiecuje, to są właśnie pieniądze. Więc tym bardziej ta refleksja Pana Jezusa po odejściu młodego, bogatego mężczyzny jest kierowana do nas. Chociaż raczej nikt z nas nie znajdzie się na rocznym czy dorocznym zestawieniu najbogatszych Polaków Forbesa na przykład, chociaż kto wie. Może. To jednak biedni to my nie jesteśmy. 56% ludności, to są statystyki z tego roku, 56% ludności świata, 56% żyje w skrajnym ubóstwie. 56%, czyli prawie 4 miliardy ludzi. Bo w tym momencie jest nas mniej więcej 7,7 miliardów, dochodzimy do 8 miliardów. 56% świata żyje w skrajnym ubóstwie. Co to jest skrajne ubóstwo? Mierzy się w kategoriach możliwości wydania na swoje dzienne utrzymanie mniej niż niecałe 2 dolary. Mniej niż 7 zł. Takich ludzi jest najwięcej oczywiście w Afryce i Azji i słuchajcie, to jest najmniej w historii świata, od kiedy te statystyki są robione. Z jednej strony brzmi to optymistycznie, z drugiej strony 7 zł dziennie. Ponad 3 miliardy ludzi stanie jutro rano, nie będąc pewnymi, czy cokolwiek w ciągu dnia zjedzą. Nie, czy będzie ciepły obiad, czy cokolwiek zjedzą, bo może trzeba będzie kupić lekarstwo, bo może trzeba będzie kupić coś i już nie wystarczy na jedzenie. A my? A my jesteśmy bogaci. Oczywiście, porównując się do innych ludzi, możemy mieć wrażenie, jak wiele nam jeszcze brakuje. Ale prawda jest taka, że do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. I najstarsi z nas na tej sali, wspominając swoje lata dzieciństwa i nastoletnie, porównując z tym, jaki dobrobyt jest dzisiaj w naszym kraju, to wiedzą, jaki potężny był skok. I jednym z powodów zdecydowanie jest to, że nie było wojny. Wojny, która morduje, grabi i wywozi z naszego kraju wszystko. Pochodząc z Górnego Śląska, wiele naszych rodzin tam na Górnym Śląsku było mieszanych, polsko-niemieckich albo nawet całkowicie niemieckich. Co jakiś czas mieliśmy możliwość pojechania, mówię, w latach 70., 80. do Niemiec. I wtedy, gdy wchodziliśmy do niemieckich sklepów, tak naprawdę takich jak Biedronka dzisiaj, jak, no właśnie, Lidl. Byliśmy zdumieni, jak wiele rzeczy w tych sklepach jest. I wracaliśmy do rzeczywistości, że kilka godzin stało się w kolejce po chleb. A pomarańcze na
na Śląsku jeszcze takie kubańskie, było tylko raz do roku na święta. Dzisiaj, gdy wchodzimy, dzisiaj, gdy widzimy, jaką moc nabywczą ma nasza pensja, nasze zarobki, my naprawdę jesteśmy bogaci. Nasze problemy finansowe, nasze stałe opłaty, nawet kredyty byłyby przyjęte jako luksus przez większość ludzi na tym świecie. Czy to źle? Wcale nie. Wcale nie. Jeżeli będziemy pamiętali, że jednym z głównych problemów bogactwa i innych fałszywych bogów jest to, że człowiek zaczyna pokładać zaufanie w nieodpowiednie rzeczy. Potrafi przewartościować całe swoje życie. Prywatne, rodzinne, społeczne, bo tak wiernie i gorliwie służy swojemu bożkowi. Według Pana Jezusa bogaci ludzie wcale nie są uprzywilejowani. Bogaci ludzie wręcz są upośledzeni. Ponieważ są w niewoli swojego bogactwa, ale moglibyśmy to rozciągnąć i ludzie są w niewoli właśnie swoich pragnień, swoich bóstw. I są pożałowania godni. A jaka jest prawda o zbawieniu? Patrzmy na wersety 26-27. Bo oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, kto więc może być zbawiony? Wówczas Jezus spojrzał na nich i powiedział, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Widzimy? Jeszcze raz, zdumieni. Bo oni bardzo dobrze nie tylko usłyszeli, ale zrozumieli Pana Jezusa. Różnie to bywało z uczniami. Często słyszeli i nie rozumieli, ale jak była mowa o pieniądzach, i usłyszeli, i zrozumieli, i byli zdumieni. Jeśli ktoś jest bogaty w dobra tego świata i w tym pokłada swoje zaufanie, a pieniądze, dobrą pracę, jest niezależny, to będzie dobrze, więc mówi, nie będzie zbawiony. Taka perspektywa ich wręcz oszołomiła. Reakcją na te słowa Pana Jezusa jest pytanie, no to w ogóle kto może być zbawiony? To jest ciekawe pytanie. Kto może być zbawiony? Jak nie bogaty, popularny, porządny człowiek? Czy to znaczy, że Pan Jezus w ten sposób zamyka drzwi do nieba dla większości ludzi? Oczywiście nie, ponieważ Pan Jezus nie mówi tutaj o powszechności grzechu i potępienia, lecz o byciu związanym niewolą nadziei, że pieniądze czy cokolwiek innego jest odpowiedzią na moje najgłębsze pragnienia. I taka postawa wcale nie musi równać się z odrzuceniem Pana Boga. Myślę, że nawet 99% ludzi w jawny sposób Boga nie odrzuca, ciągle pokładając swoje nadzieje w bogactwie, sławie, karierze, wykształceniu, małżeństwie, posiadaniu, cokolwiek. Przecież ten właśnie młody, bogaty mężczyzna, który przed chwilą odszedł zasmucony, to nie był człowiek, który stwierdził, w takim razie odrzucam Pana Boga, od siebie podejrzewam jak ateista. To był pobożny człowiek. Mówi, od dziecka przestrzegam przekazań, staram się żyć pobożnie, robię wszystko, co trzeba. Na pewno wspierał ubogich, na pewno rozdawał jałmużnę, tak jak kazał Stary Testament. Ale za Bogiem nie poszedł. Za Panem Jezusem nie poszedł. A przecież Pan Jezus nie chciał od niego niczego, czego sam nie zrobiłby i to x razy bardziej. Bo jak pamiętacie w tej historii o młodym, bogatym mężczyźnie, tak naprawdę mamy spotkanie dwóch młodych, bogatych mężczyzn. Z czego jeden jest najbogatszym młodym mężczyzną we wszechświecie. Tylko ten, który przybiegł, o tym nie wie. Pan Jezus ma 31, 2 lata, jest młodym mężczyzną. Do niego wszystko należy. I kiedy mówi temu bogatemu koledze, słuchaj, sprzedaj wszystko, rozdaj Bogu, będziesz miał skarb w niebie. To on właśnie oddał wszystko. A w tym momencie był w drodze do Jerozolimy na krzyż. Wracając do tekstu, jaka jest odpowiedź Pana Jezusa, werset 27, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga bowiem wszystko jest możliwe. Także Pan Jezus zapewnia słuchacza, że jest nadzieja. Nawet jeśli dla człowieka coś jest niemożliwe, dla Pana Boga jest to możliwe, Pan Bóg może zbawić człowieka. Gdyby bogaty młodzieniec posłuchał wezwania Pana Jezusa,
Bóg by go uratował. Najpierw od zniewolenia bogactwem, a później obdarzył wszystkimi możliwymi duchowymi bogactwami. I takie samo wyzwanie i taka sama obietnica jest dla nas. Ewangelia łaski nie jest dodatkiem do naszego życia. Albo jest całym naszym życiem, albo w ogóle nie mamy życia z Bogiem. I dlatego właśnie to chrześcijaństwo dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Kościół zamiast być światłem dla tego świata, to coraz bardziej zachwyca się mrokiem tego świata. Coraz trudniej jest odróżnić ludzi wierzących od niewierzących, bo zachowują się tak samo, robią takie same rzeczy, pragną takich samych rzeczy, marzenia mają tak samo, właściwie niczym się nie różnią. Bogowie tego świata stają się bogami ludzi wierzących albo pseudowierzących. Zamiast starać się podobać Bogu we wszystkim, żyć właśnie tym wyzwaniem, moje życie chcę, żeby było Bogu na chwałę, to wielu wierzących ludzi zastanawia się, czy podchodzi do swojego życia z chrześcijaństwem, w ogóle swojego życia, nie z pytaniem, czy to jest coś, co Bogu przynosi chwałę, ale z pytaniem, czy to już jest grzech? Czy to już jest kłamstwo? Czy to już jest niemoralność? Jak daleko się mogę posunąć, żeby Pan Bóg nie przybiegł z kijem i nie dał mi po łapach? To nie jest chrześcijaństwo. To jest jakaś forma religii. To jest forma, ile mogę przekroczyć prędkość, żeby jeszcze fotoradar mnie nie wyłapał. To nie jest życie, Boże, ja chcę całym swoim życiem, wszystkim, kim jestem, czego pragnę, o czym marzę, co robię, jak żyję, żyć Tobie na chwałę. Ostatnia część nauczania Pana Jezusa dotyczy nagrody. Popatrzmy na werset 28 do 31. Wtedy Piotr odezwał się do niego: oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Piotr zwęszył szansę na nagrodę. Zostawiliśmy wszystko. Poszliśmy za Tobą. Ten nie poszedł, młody bogaty. A my poszliśmy. On nie chciał zostawić. A my zostawiliśmy. Owszem, tych 12 i więcej niż 12 opuściło to, co mieli, poszli za Panem Jezusem. Nie sprzedali wszystkiego, co mieli. Bo wiem, że po odejściu Pana Jezusa, po śmierci Pana Jezusa, oni powracali do swoich zamówień, jeśli to było w miarę blisko Jerozolimy. Ale pozostawili rzeczywiście swoją pracę, karierę, rodziny, kto miał, i poszli za nauczycielem. Więc Piotr pyta, czy za to jest jakaś nagroda? Współczesną formą dylematu Piotra byłoby pytanie, czy warto być wiernym Bogu? Czy warto być zaangażowanym w służbę dla Niego i Jego Kościoła, gdy wokół nas najlepiej wiedzie się tym, którzy Boga mają za nic? A z wierzących i starających się żyć moralnie się śmieją, że są głupi. Więc Pan Jezus odpowiada: zapewniam was, kto ze względu na mnie i na Ewangelię opuści dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci, zauważmy, że nie ma tutaj żony, lub pola, otrzyma już teraz, w tym czasie stokrotnie więcej, no właśnie, trudno byłoby stokrotnie więcej żon, prawda? Stokrotnie więcej domów, braci, sióstr, ojców, matek, dzieci, pól, wśród prześladowań, a w przyszłości życie wieczne. Pan Bóg widzi każdą ofiarę i wyrzeczenie, które ponosimy dla Niego. Bo służba również może stać się Bogiem. Jeśli zrobię, sukces może stać się Bogiem i w życiu, i w służbie. Jeśli osiągnę, to Bóg jest sprawiedliwy i musi dać. Nie może nie dać. Im mogło się wydawać, że wiele poświęcili, idąc za Panem Jezusem, ale to, co Pan Bóg przygotował dla nich w przyszłości, było czymś nieporównywalnie większym. I nie tylko w wieczności, lecz już tutaj na ziemi. Gdy Pan Jezus mówi stokrotnie więcej, nie chodzi mu o arytmetykę, ale o proporcje. Ale też wyraźnie zaznacza, że błogosławieństwa połączone będą z trudnościami. I chociaż większość ludzi na świecie wie,
że potęga pieniądza jest złudna. Potęga sukcesu jest złudna. Potęga czegokolwiek tutaj na ziemi jest złudna, ponieważ nic nie jest trwałe. Wybuchnie wojna, przyjdzie pandemia, będzie wypadek i bank, w którym miałeś milionowe oszczędności, ogłosił upadłość i szukaj wiatru w polu. To wszystko jest złudne, a jednak ludzie pokładają swoją nadzieję, że jeśli to będę miał, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i już nic nie będę potrzebował więcej. A przecież są pewne rzeczy, których pragniemy, a kupić ich nie można. To mam teraz taką grę dla Was. Dobra? Ja wyświetlę początek zdania, a Wy spróbujcie odgadnąć, jaka jest druga część. Okay? To tak, żeby obudzić. A już kończę też. Żebyście widzieli, kiedy skończę. Można kupić łóżko. Ale niespokojny sen. Można kupić jedzenie, ale nie apetyt. Można kupić budynek albo mieszkanie, ale nie rodzinny dom albo rodzinę. Można kupić lekarstwo, ale nie. Można kupić zabawę, ale nie szczęście. Można kupić książki, ale nie mądrość. Zwłaszcza do szkoły książki. Można kupić ozdoby, ale nie piękno. I wreszcie można kupić krzyż, ale nie. Ja wybrałem wersję zbawcę. Dlatego najważniejsze pytanie w życiu brzmi, czy uwierzyłem i czy jestem pojednany z Panem Bogiem. Nie ma znaczenia, ile zarabiam. Nie ma znaczenia, ile zaoszczędziłem lub uzbieram pieniędzy w życiu. I tak nic ze sobą jeszcze nie zabiorę. Natomiast cały mój majątek, potencjał, praca, rodzina, sukces, popularność itd. będzie miało znaczenie, ogromne znaczenie, jeśli jestem pojednany z Panem Bogiem. Bo Boża ekonomia rzeczywiście jest inna niż nasza. I już na koniec, w 31 wersecie, ponieważ mówi wtedy, właśnie wtedy na koniec, wielu pierwszych, słynnych, znanych z nazwiska, podziwianych, branych za przykład, będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi. I gdyby Pan Bóg miał radar, taki jak na przykład na wieży kontrolnej, na lotnisku, który kręci się z lewa w prawo, jak się pojawia jakiś samolot, robi to gdyby Pan Bóg miał taki radar, to wielu dzisiejszych bogaczy, jeśli nie większość, nie zrobiłoby nawet małego blik na Bożym radarze. Ale jest wielu niebogatych, a wierzących ludzi, na których Boża uwaga jest skupiona cały czas. Cały czas jesteśmy na Bożym radarze. Co możemy wziąć dla siebie z tego fragmentu? No i jako, że bezpośrednim kontekstem są pieniądze czy bogactwo, w sumie on nie miał pieniędzy, bo wtedy w ogóle pieniędzy było mało, ale był zamożny, bo miał wiele dobytku, które ewentualnie można było spieniężyć dla nas w naszej kulturze, dla tych dużych mieście są to pieniądze. Więc pytanie pierwsze byłoby, jaki jest twój stosunek, jaki jest mój stosunek do pieniędzy? Kochasz je? Ufasz ich sile? Czy jest tak, że póki są, jest dobrze, jest komfort, mogę ufać Bogu, wszystko jest fajnie, ale gdy ich zaczyna brakować, wkrada się strach. I wszystko schodzi na drugi plan, łącznie z Panem Bogiem. Bo moje poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane, a ja właśnie w tym położyłem moją nadzieję, może nawet nie wiedząc, że w tym położyłem swoją nadzieję. A przecież wiem, Mateusza 6,33, Królestwa Bożego szukajcie najpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dane. Ja to wiem, ale to może być wiedza intelektualna, a moją wartością jest,
że swoją nadzieję złożyłem, że pieniądze może szczęścia nie dają, ale bezpieczeństwo i mogę sobie kupić co chcę i będzie mi fajnie. I właśnie moment kryzysu, czy to finansowego, czy zdrowotnego, czy kariery, czy relacji z ludźmi, pokazuje nam, czy nie zakradł się do naszego serca wróg, obcy Bóg. Bo pieniądz, generalnie rzecz biorąc, to jest pokorny sługa, ale okrutny pan. I kto wpada pod jego panowanie, obiecane ma piękne rzeczy. Nieprawdziwe. Kłamstwo malowane. Ale jest to okrutny, srogi pan. Dlatego też Pan Bóg dał nam ofiarność jako narzędzie do ochrony czy obrony przed zniewoleniem, zaufaniem, pieniądzom, posiadaniem. Mamy być ofiarni, hojni, szczodrzy, jak nasz Ojciec. Mamy być tak ofiarni, hojni, szczodrzy, a może tak, nie mamy być tak ofiarni, hojni, szczodrzy, jak ci bogaci, którzy rzucali w świątyni to, co im zbywało, ale być tak ofiarni, hojni, żeby nas to zabolało. I żebyśmy wtedy naprawdę mogli położyć nasze nadzieje w Bożych słowach Królestwa Bożego. Szukaj przede wszystkim i żyj według moich wartości, moich przekazań, mojej sprawiedliwości, a wszystko inne ja Ci gwarantuję. Dlatego ofiarność jest rewelacyjnym narzędziem do obrony przed niewolą pieniądza. A po drugie, jeśli moja wiara nic albo niewiele mnie kosztuje, to zasadnym pytaniem jest, czy ja w ogóle jestem wierzący. Czy ja w ogóle poddałem swoje życie Panu Jezusowi. Jeśli moje życie wiary tutaj na ziemi nic mnie nie kosztuje albo niewiele, udaje mi się po prostu prześliznąć między wszystkimi trudnościami, to zasadne jest pytanie, czy ja w ogóle jestem w moim życiu poddany Bogu. Bo jeśli będę poddany Bogu, to powinny się stosować do mnie słowa Pana Jezusa: skoro mnie nienawidzili, to i was nienawidzić będą. Skoro mną pogardzali, to i wami będą pogardzać. Skoro mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Ale możemy milczeć, możemy uciekać, możemy udawać. Tylko wtedy pytanie, czy naprawdę poddaliśmy swoje życie Bożemu prowadzeniu. No i wreszcie, czy skanując moje życie, mam powody oczekiwać, że za moje oddanie i służbę Bogu czeka mnie nagroda w niebie? Nie mówimy o zbawieniu, zbawienie z łaski przez wiarę, ale nagroda, o której często również apostoł Paweł mówił, że właśnie idzie do wieczności i czeka go tam nagroda. Jaka? Nie wiemy. Ale już nie tylko w niebie, ale już tutaj na ziemi. Choć, jak Pan już wyraźnie podkreśla, w połączeniu z trudnościami, z opozycją, z prześladowaniami. Więc zachęcam każdego ze mną na pierwszym miejscu, żeby pomyśleć, czy zakrada się wróg. A jesteśmy wystawieni każdego dnia na wszelkie formy religii materialistycznej i nie tylko, które konkurują z Panem Bogiem i jak widzimy właśnie po historii Kościoła, tak łatwo jest zacząć służyć innym Bogom. I nie to, że odwrócić się od Pana Boga i stwierdzić, już mnie Bóg, Krzyż, Chrystus, to wszystko nie obchodzi, ale starać się Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, później już bardziej Bogu ogarek, a diabłu świeczkę. I gdy patrzysz na swoje życie lub szczerze, czy poprosisz kogoś o szczerą opinię, kto Cię zna dobrze, nie powierzchownie, bo odgrywać to możemy różne rzeczy, ale zna Cię, dobrze Cię zna. Gdyby mógł Ci powiedzieć z miłością i troską, jak myślisz, patrząc na moje życie, moje wybory, zachowanie, marzenia itd., za czym goni moje serce? Czego pragnie moje serce? Bo może tam właśnie zakradł się wróg. Może zakrada się. A przecież chcemy żyć w ogóle na chwałę. I chcemy, żeby Pan Bóg oczyszczał nas, kształtował,
napominamy, jeśli trzeba, żeby nasz charakter coraz bardziej odzwierciedlać charakter Pana Jezusa, przeżyć nasze życie Jemu na chwałę, a gdy się ono skończy, będzie znaleziony jako wierny sługa. Amen. Powiedzcie Bogu na chwilę.